Sezon pierwszy prawdziwego życia właśnie się rozpoczął. Głównym bohaterem tej serii będzie Jacob. Niestety został on porzucony przez swoją rodzinę, stając się jednocześnie bezdomny. Tak się składa, że w dniu dzisiejszym obchodzi swoje 18 urodziny. A to jak potoczy się jego życie, dowiecie się w przyszłych odcinkach. Pamiętajcie jeszcze o tym, że jedna łapka w górę to 1 dolar dla Jacoba w następnym odcinku. A teraz zapraszam do oglądania. Siema widzowie, z tej strony ja, Adrix. I właśnie rozpoczyna się pierwszy sezon prawdziwego życia na tym kanale w Roblox. Oczywiście, jak widzicie, główną postacią jest nasz oczywiście Jacob, jak słyszeliście już we wstępie, który jest niestety bezdomny. Tak się składa, że dzisiaj ma swoje 18 urodziny. Nie mamy absolutnie nic, jesteśmy bezdomni. Jedzenie będzie trzeba jakoś zdobyć, wszystko i tak dalej. Jak to wszystko się potoczy, tego ja sam nie wiem. Także co? Mamy początek dnia. Wstajemy sobie i lecimy. Trzeba było ogarnąć sobie po pierwsze coś do jedzenia, bo z rana jestem głodny. Także pójdźmy sobie może do sklepu, do supermarketu, który jest tam. Nagrywamy to wszystko z ekipą nagrywkową, a jeżeli chcecie do niej dołączyć, to koniecznie zobaczcie opis. Więc możemy naprawdę, na serwerze jest, o kurczę, na serwerze jest dużo osób. Właśnie przeszedłem chyba na czerwonym świetle, bo sygnalizacja świetlna, wszystko, zasady ruchu drogowego, wszystko obowiązuje tutaj na tym serwerze. Widzę tutaj na przykład kogoś, idzie, mówię, jest pełno osób. Okej, co my tu mamy, Jesteśmy w sklepie, nasz stan konta wynosi aktualnie 0 dolarów, więc trzeba by było ogarnąć sobie jakieś pieniądze. Właśnie. Mamy trzecia. Gdybym mógł do nich zagadać, o, może daliby mi jakieś pieniądze. Widać, że no przyszedł ktoś po prostu za kupę, chyba że po prostu do kasjera, nie? Bo kraść nie chcemy schodzić póki co na złą ścieżkę tutaj. Także ja może do nich podbiję. Przepraszam. Tak? Macie może jakieś pieniądze? Pieniądze, no, bo ja bezdomny jestem akurat. A my się znamy w ogóle? Jakby... No nie! A nie, no to... Nie, ja nic nie mam przy sobie. O, da... Nie masz pieniędzy, to mogę ci dać batonika tylko. O, czekolada. Dobra, a może... No. Dzięki. Jak będę kiedyś może bogaty, to się odwdzięczę. Nie, no spoko. Może. Dobra, dzięki. Jest, widzowie, udało się. Batonik czekoladowy. Co prawda nie najem się tym, ale zawsze coś. Kurczę, nic więcej tutaj tak naprawdę nie przyszło, nie? Nie mam co zrobić chyba. Nie dadzą na nic więcej, słyszeliście. Dobra, także idziemy. No właśnie, miałem sobie zjeść to sobie zjem. Akurat jestem głodny. Proszę bardzo, czekolada zjedzona, więc... Jako Jacob tutaj, główna postać, nie mamy jeszcze zrobionego dowodu osobistego, więc to też by się przydało. Nie mamy żadnego transportu, musimy, jak już to transporty uliczne, Uber i tak dalej, ale nie mamy takich rzeczy w ogóle jak telefon komórkowy, zacznijmy od tego. Więc nie mamy jak, ewentualnie tam się coś podłapie, nie wiem, jak będzie stała jakaś taksówka czy coś tego typu. Mamy, widzowie. O, tutaj z tego co wiem, jest ratusz taki. Zapytam się, bo nie wiem rzeczywiście, tutaj się otwarło, czy da się tutaj zrobić dokumenty swoje jakieś. Co jest? Nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Mniejsza o to. Czy tutaj ktoś jest? Nie widzę tu nikogo. Tu chyba raczej nie będzie. Tutaj też przy kasie nikt nie stoi. O dziwo. O, tutaj. Dobra. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak. Przepraszam, czy dałoby się zrobić tutaj dokumenty, no, jakby osobiste tutaj? Moje, jakby... Dokumenty? Dałoby się, ale to trochę potrwa. A ile by takie coś kosztowało, bym musiał tutaj donieść jakieś swoje zdjęcie, zrobić? No zdjęcie i jakieś $100 by to kosztowało. $100? Dobra. A to ja może potem wpadnę tutaj, jak będę miał, bo aktualnie nie jestem w stanie zapłacić za to. Dobrze. Dobrze, to do widzenia. Do widzenia. Tak jak słyszeliście, widzowie, no nie jest łatwo. $100 to jest ciężko będzie tyle uzbierać na dokumenty właśnie, żebym mógł na przykład prawo jazdy potem i tak dalej. Też ciężko będzie się do pracy dostać bez takich rzeczy. Właśnie, a propos pracy, to tak samo. Trzeba wziąć się wreszcie za tego Jacoba, bo... Dobra, czekajcie. Policja pojechała, dobra, przejdziemy sam szybko. Nie powinna mnie zauważyć. A propos pracy, mamy... Możecie pisać pomysły, gdzie mogę pracować. Jest dużo pracy, jest burgerownia, jest stacja paliw, jest kawiarnia, jest market, no jest supermarket, do którego już, w którym byliśmy dzisiaj. Możemy też pracować w szkole. A też zapomniałem wam powiedzieć, że każda łapka w tym odcinku, łapka w górę, to $1 dla naszego Jacoba. Musimy jakoś tutaj go wyprowadzić z tego kryzysu, z tego bankructwa, bo będzie ciężko nam. Także więc idziemy tutaj. Spróbujmy tutaj może. Chciałbym się zapytać go, czy dużo klientów tutaj o pracę może. Dzień dobry. Dzień dobry. Co ten pan chce? Ja bym chciał się zapytać, czy... odnośnie pracy tutaj, czy... Tak? Tak, czy mógłby tutaj pracować? No, składa się tak, że po prostu brakuje mi jednej osoby. O, jednej osoby? Idealnie, bo widzę, że tu jest. Tylko mam jeden taki problem. No, nie mam swoich dokumentów przy sobie i aktualnie. To co, jakby to było? Czy dałoby radę tutaj bez dokumentów? No, można, ale i tak potem trzeba mu dać. A. Czyli ale bym musiał potem donieść, tak? A mógłbym już... Kiedy bym mógł zacząć pracę i może ile tutaj się zarabia za taki dzień? I ile przez jaki... Czy przez cały dzień? Połowę, od której do godziny, mógłbym wiedzieć jeszcze? No tak... $100 na dzień. Na dzień $100? Kurczę, ale czyli na cały dzień. A jeżeli byłaby możliwość pracować pół dnia? Jest taka możliwość? No też można. Dobra, no to ile by tak było? Nie wiem, $50? 50 za dobra. Dobrze, to ja może... Czyli mógłbym jutro już zacząć pracę tutaj? No tak. Dobrze, to ja może do pana przyjdę. No. Także do widzenia. No. Do widzenia. Jutro powinienem być. Tak. Do widzenia. Okej, widzowie. To jest naprawdę dobra praca. Dobra praca, $100 na dzień, 50 na pół dnia. Od jutra zaczynamy pracę, dodatkowo nie potrzebujemy dokumentów, póki co. Później będziemy potrzebować dopiero. Kurczę, bo...
strasznie śmierdzę z tego, co czuję tutaj. I totalnie nie mam żadnego innego ubrania niż tego, jakie mam aktualnie sobie. O. Dzień dobry. Dzień dobry, młodzieńcze. Proszę pana. Widział pan... Nieważne, widzę to auto. Co? Jak to? Co? O co chodzi? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Policjant jeździ tutaj. Mam jeden pomysł taki, dzięki któremu możemy znaleźć sobie mieszkanie. W sumie albo bardziej nie mieszkanie, tylko miejsce ogólnie do spania. Jeżeli znalazłem jakąś taką kolejną osobę, typu bezdomną, mógłbym się z nią złożyć jakby na też na mieszkanie. To mieszkanie jakieś najtańsze nie musi za dużo kosztować wcale. Albo po prostu znaleźć kogoś, kto mnie przyjmie, ale wątpię. Ej, bo ja tak treść śmierdzę. A tutaj mamy... No i nie samochodowo. Jakbym mógł tutaj wejść. Dobra, może ściągnę bluzkę i się trochę wymyję. Tutaj to pisze nie wchodzić, ale to jest może dobry pomysł. Dobra, ubranie ściągnięte. Ja nie mogę, to tak pryska, dobra. Może wbiegnę tutaj na chwilę po prostu. O, ale... O, od razu lepiej. Od razu człowiek pobudzony. Cały mokry w dodatku. Dobra, może ja zabiorę moje rzeczy, bo tak trochę na ulicy stałem tak goły, to tak nieładnie. Dobra. Tutaj są te apartamenty. Nie wiem, od ile by kosztowało te mieszkanie takie, policjant. Nie zamykać, nie ma. Nie wiem, ile by kosztować te mieszkanie. Czy tutaj coś piszę? Oj, zapukałem tu niechcący. Nie, dobra, tutaj ewidentnie nic nie ma. Tu jest napisane na sprzedaż. I nie, dobrze, jest tu ktoś. Nie, może bym się tutaj zapytał. Przepraszam. Osiema, to ty! A czy my się nie widzieliśmy wcześniej? A, dałem ci czekoladę w supermarkecie. Aha, to ty! Ej, no. Bo jest taka sprawa, wiesz, ja tak trochę... mam mało kasy i tak dalej. A ty tutaj mieszkasz, tak? No, ja mieszkam tutaj dosłownie, hop tutaj. A, to tutaj, to ja właśnie tutaj widziałem to mieszkanie. Bo pytanie takie, czy miałbyś może miejsce u siebie tutaj? Ja bym mógł płacić tutaj za mnie. Tak samo. No, w sumie, jakby tak popatrzeć. Mogę wejść? W sumie, możesz ze mną zamieszkać. Mówisz? Fajnie, to jest. A czy nie mam ciepło miejsca do spania? No, jak chcesz, mogę spać na dywanie. Lepsze to niż ławka. No dobra, no to wiesz. Możemy. A jak masz na imię? Ja mam na imię Jacob. A spoko. Harry. A, Harry. No właśnie. Fajną tę koszulkę kupiłem teraz? Fajna, ale Jordan, ta. Boots, no. No. Dobra, to jak... No. No, miałem takie pytanie, ile by... Jakbyśmy mieli tutaj, ja bym musiał opłacać pewnie, nie? Tak, to ile by to tak gdzieś miałeś? Nie, no nie musisz opłacać. Jakby serio? Ja opłacam, ja u ciebie mam bogatego tatę, więc jakby mogę to opłacać. Mówisz? No, dobra. No, spokojnie. Mogę tutaj... A, super, dobra, to... się składa. Jak chcesz to zostań, chcesz to możemy jeszcze z moim ziomkiem Jamesem pochodzić. A mówisz? Tak, James? O, tu ktoś idzie. Tak jakoś. No, James idzie. James? No. Co, on tu przyjdzie? Czy co? A... Nie wiem. Aj, jak chce, niech mnie ile masz, to ile masz lat, stary? Mogę, jeszcze raz? Tak, ile masz lat? Mogę do ciebie mówić stary, czy coś takiego? 16. Ja trochę starszy, ja 18 lat. Dobra, to Harry. Czyli mogę tutaj... A, no właśnie, jeszcze klucze. Masz jakieś zapasowe, czy jak?
Czy może nie wiem. Kurde, właśnie krucho z kluczami. A co, masz jedne? Ta, tylko jedne. Dobra. A może to może by się udało kiedyś jeszcze dorobić. Ej, tego tutaj weź na chwilę ten. Co? Masz tutaj, czekaj. Co mi dasz? Masz tutaj czekoladę. Kolejne dwie masz czekolady. I masz orzechowe, żebyś tak... Masz nie był głodny chyba. A chcesz, mogę ci dać frytki albo pop. To za darmo? No, jakby... Wiesz, ja mam pieniądze, ja sobie mogę kupić zawsze, w każdej chwili. Dobra. To weź. Dobra, dzięki. Słożę. Spoko. Dobra, a to tutaj, bo mamy rzeczy tutaj. W szufladach wszystko. To są nasze wspólne rzeczy od teraz, czy jak? No tak, więc... Dobra, co? Idealnie. Ej, bo widzę, że się ściemnia. Już to... Ja może nie wyspany jestem, to... To mam tutaj... Spoko, jak to... Ja teraz idę z Jamesem, to weź się tutaj i połóż się i spać. Spać? Na twoim łóżku? No. Dobra. Mówisz? Spoko, no wiesz. Luzik jest. Dobra. Tylko mnie tu nie zamykaj, żebyś był tutaj rano. Zgasić światło? No możesz, żeglarze. Dobra, widzowie. Co się odwaliło, to ja nie wiem. Mamy mieszkanie z jakimś gościem, który jest, no, który ma kasę i jeszcze ma tutaj ziomków kolejnych. Także co, na razie.